Piotr Drozdowski po wygranej na Babylon 27, jak nie gilotyna, to balacha. Czy rozumiem, że taki był plan na walkę, żeby poddać szybko swojego przeciwnika? Był taki plan, jakby taka walka się potoczyła w parterze i tak się potoczyła. A po prostu lubię te techniki, gilotyny często teraz łapię. Balachę, no balachę akurat pociągnąłem, bo zostawiał rękę rywal, to od razu biorę to, co daje, to wziąłem po prostu. Raz nie wyszło, cofnął rękę do tyłu, wrócił do gardy, za drugim razem zostawił, nie pozwoliłem już mu zabrać tej ręki, poszło. Czy przeciwnik ci czymś zaskoczył? Czułeś jakieś zagrożenie na przestrzeni tej walki? Ja czułem moc jego ciosów, szedł od razu pierwsze mocne ciosy, zaczął od mocnych ciosów, to od razu nie kombinowałem, starałem się zejść pod tymi ciosami. W parter udało się. Rywal wyższy, nie ma co się bić na jakieś tam proste, na jakieś ciosy. Od razu poszedłem w parter, gdzie tam czuję się lepiej w tej płaszczyźnie. Zwłaszcza jak walczę z 10 cm wyższym rywalem, gdzie ta droga do pasa jest niższa, krótsza. Próbowałeś tam najpierw jeszcze duszenia zza pleców, ale coś nie wyszło jednak mimo wszystko. Odkręcił się. No miałem w bocznej, też szukałem chwytu ręka głowa. Nie udało się, ale chociaż zaaplikowałem mu parę takich mocnych, krótkich łokci. Naprawdę czułem, że robiły robotę. No ale wstał. Stał, ale jakoś potoczyło się z powrotem do parteru walka. Udało się, jestem zadowolony. Gameplan na tą walkę był wykonany w 100%, czy jakiś inny też mieliście pomysł na swojego rywala? Obalenie miało być trochę później, najpierw miałem się bić trochę z nim w stójce, wciągnąć go w tą stójkę, żeby trochę poluzował i wtedy wejść pod ciosami. Trochę musiałem zmodyfikować ten plan, wejść bezpośrednio praktycznie z samego początku, ale praktycznie plan się wykonany w 100%. Tylko trochę szybciej. Można powiedzieć, że walka poszła tak po twojej myśli, tak jak chciałeś. Tak, zdecydowanie. Dziękuję mojemu całemu narożnikowi za to, trenerowi od parteru Jędrkowi Lostet, trenerowi od stójki Grzegowi Stecowi i moim niezawodnym dietetykowi, trenerowi od przygotowania motorycznego Przemek Krzysiek Zarzec, bo oni robią robotę. Dzięki nim mogę zbijać tyle kilogramów, ile mogę i czuć się dobrze w czasie walki. Świetna dyspozycja. W takim razie, kiedy zobaczymy cię znowu w oktagonie? Już mogę szczerze powiedzieć, 2 kwietnia na gali Real Fight. Chyba w Fabianicach się bije w catchweightie 8-1. Więc powoli idę niżej jeszcze. Znasz już rywala na ten pojedynek? Znam, ale nie go powiedzieć. Ale będzie dobra walka. Zapraszam wszystkich do oglądania. A jakieś plany szersze dalej z Federacją Babylon związane? Tak, no jak będą tylko propozycje, ja chętnie. Często są te gale gdzieś w okolicy, w Radowie, w Skierniewicach. Więc chętnie się pobiję w swoim podwórku. Jestem teraz na zwycięskiej drodze, wygrałem w końcu jakąś walkę, więc teraz mam nadzieję dalej budować ten rekord, iść do przodu i tyle. I rozumiemy, że od poniedziałku wracasz od razu do mocnych treningów. Od wtorku. No jeszcze ten tydzień nowy zajmuję się córką, bo ma ferie, jest chora, ale postaram się to jakoś połączyć z treningami normalnie. Należy tylko powiedzieć, jak odpuszczę. Czuję się znakomicie, tylko trenować. I to było widać. Bardzo dziękujemy ci za wywiad. Jeżeli chcesz komuś podziękować, pozdrowić, to jest twój czas. Dziękuję moim trenerom, mojemu narożnikowi. Chłopakom z Akademii Gorilla, z Warszawskiego Centrum Atletyki, wszystkim moim kibicom z Żyradowa, ze Skierniewic i z całej Polski. I zapraszam do śledzenia dalej moich walk. Zapraszam, dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.